Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w ProTulsie. Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć ścieżki w ProTulsie metodą tradycyjną i o wiele szybszą metodą. Zapraszam. Nam zgłasza się protulz po odpaleniu. Oczywiście, jeszcze mamy taki dashboard z początku, ale już go tutaj pominąłem. I jak tutaj zabrać się za tworzenie ścieżek? Ścieżki tworzymy prostym skrótem Ctrl Shift N. Wyzwalamy menu tworzenia ścieżek. I tworzyć ścieżki możemy. Tutaj wpisujemy numer, prawda? Tutaj e czy mono, czy stereo. Tutaj wybieramy audio track, czy jakiś inny, prawda, czy folder track, czy routing folder track. O folder trackach jest film na moim kanale, więc możecie sobie go zobaczyć. Eee, I teraz tak, tutaj możemy oczywiście wybrać sobie tracki, możemy z track presetów sobie wybrać eee, gotowe nasze ustawienia i tutaj możemy nadać nazwę. Tak, to jest jeden sposób, który znamy, a dzisiaj chcę wam pokazać szybszy sposób. Wystarczy uzbroić się w myszkę i trzy modyfikatory. Trzy modyfikatory, które e, mamy w Pro Tools, czyli Shift, Alt, klawisz Windows i Control. Cztery właściwie modyfikatory, które są w Protools, które działają z, róż, z różnymi skrótami. Hmm, oczywiście o skrótach w Pro Tools też yy, są filmy na moim kanale, zapraszam serdecznie. I tutaj zadziałamy skrótami. I tak, zobaczmy co się wydarzy, kiedy przytrzymamy kontrol i klikniemy dwukrotnie tutaj w tym polu. Tworzy nam się audio track. I teraz tworzy nam się stereo audio track, a to dlatego, że podświadomie Pro Tools Pamięta ostatni wybór nasz, bo jeśli na przykład stworzę sobie teraz mono track audio, to w momencie kiedy kliknę, to tworzy się mono. Prawda? Także przytrzymując kontrol, tworzymy audio track i możemy ich stworzyć sobie mnóstwo, tak naprawdę. Bardzo szybko to działa. Kolejny modyfikator to Alt. Przetrzymujemy Alt i dwukrotnie klikamy, i tworzy nam się kanał instrumentalny. I tak samo, jeśli stworzylibyśmy wcześniej mono instrument track, to następny instrument track złoży się stereo. Moi drodzy, to jest po prostu błąd Pro Toolsa, który jest od dawien dawna jeszcze nie został poprawiony mimo tylu wersji już od momentu, kiedy ten błąd się pojawiał, czyli stale jest stereo instrument track, kochani. Niestety to jest tutaj troszkę niedopracowane, no ale cóż, tak to czasami bywa. Kolejnym modyfikatorem jest Klawisz Start, Start Windows. Obok Altu po lewej stronie klawiatury przytrzymujemy, klikamy dwukrotnie i tworzy nam się kanał pomocniczy Aux. I też możemy sobie tworzyć ich yy, nie wiadomo ile. Zobaczmy teraz tylko, czy jeśli stworzymy sobie Aux mono, to czy następny stworzony też będzie mono. Też będzie mono. Czyli widzicie, czyli wszystkie te ślady możemy sobie tworzyć bardzo, bardzo szybko, i jeszcze został nam jeden modyfikator, czyli Shift. Shift, z którym możemy sobie przytrzymać Shift, klikamy dwa razy i stworzyć kanał Master. Prawda? To też jest bardzo fajna tutaj opcja. Czyli. Tak naprawdę mamy cztery modyfikatory i cztery rodzaje ścieżek możemy tutaj sobie tworzyć, tak? Czyli audio track tworzymy, przytrzymując Control, Alt przytrzymujemy, tworzy nam się track instrumentalny. Przytrzymujemy Windows, tworzy nam się track AUX, czyli ten pomocniczy, a przytrzymując Shift, tworzy nam się kanał Master. Oczywiście możemy tworzyć ślady w klasyczny sposób Ctrl Shift i N i wtedy tworzymy to w sposób klasyczny. Możemy również wejść tutaj sobie w track i dać New, prawda? Oczywiście tak to działa. To jest dla was o tworzeniu, szybkim tworzeniu ścieżek w Pro Tools. Zapraszam was serdecznie na kolejne filmy. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.